PKP pracowałem 3 lata. Powiem wam, że nie było fajnie, bo nie mogli na mnie znaleźć tego mundurku kolejarskiego. Wszystko za ciasne mi dali, koszulę to mi dali tak za mało, że mi było pępek widać. Żule na dworcu krzyczeli na mnie Shakira. Wiecie, to nie jest fajne, jak żule w pracy na twój widok śpiewają łaka łaka, nie? Idę sobie i żula do mnie, ty kierowniczko, dam ci 2 złote, jak pokażesz więcej. Chciałem mu zajebać te jego bagaże, to mi te za ciasne portki. On mówi, widzę, że nie trzeba długo prosić. No, pojedyncze brawa, czy ktoś konia bije, bo nie wiem. To różnie bywa, bo na mój widok faceci teraz różnie reagują, bo mi męskie cycuchy się zrobiły. A teraz nie mogę wchodzić pod prysznic, bo się podniecam. No tak, no ale wracając do PKP, to tam spędziłem 3 cudowne lata. Pracowałem w biurze informacji dworca, który miał zakaz udzielania informacji kolejowej. Cudowne czasy po prostu. Podróżni mieli niesamowite pomysły. Siedzę sobie raz o 7, tam otwieram sobie biuro na dworcu Warszawa Zachodnia, sobie siedzę, piję sobie karmel latte macchiato w tym kurwa za ciasnym gajerze i wbija pierwsza podróżna i mówi do mnie: dzień dobry, ja przed chwilą miałem mieć pociąg z 5. peronu, wy tu nie macie 5. peronu. Ja kurwa. Wie pani co, no ja tam przed chwilą byłem, ten 5. peron też tam był, prawda? Ona: nie ma. Jest 4, jest 6, 5 nie macie. Oglądała pani Harry'ego Pottera? Musi pani przypierdolić pomiędzy. Pobiegł. Za chwilę wraca z guzem. To nie działa. Mówię, nie działa, tylko jesteś mugolem. Siadaj na dupie. I wbija nasza sprzątaczka. Mieliśmy taką cudowną panią Jadzie, 60 parę lat, alkoholiczka w chuj. I ona strasznie się przechwalała, jak to ona nie sprząta. Ona, wiecie, mopem mazała w jednym miejscu, nie? I skacowana: panie Patryku, kurwa, jak ja sprzątam, ja pierdolę. Mogę pani... Patryk, powiem panu coś szczerze, dobra? Ja już wiem, że jest najebana w robocie. Powiem panu coś szczerze, jak wrócę do domu, ja mogę rąk nie umyć. Ja mogę mieć szyję brudną. Ale cipę zawsze podmyję. Przy pasażerce, nie? Ja nie wiem, co miałem wcześniej na ekranie, teraz mam karmel latte macchiato. Ona do mnie mówi: no co? Mnie tak matka w domu nauczyła. W sensie, jak to musiało wyglądać, nie? Jadzia wraca z dworu. Matka: Jadzia! Umyj się trochę po dworze. Jadzia: co? Umyj brochę po dworze? I wiecie, tu mi siedzi ten mugol, tam mi pierdoli te kocopoły. Wbija następna i mówi do mnie: dzień dobry, pendolino do Krakowa, zostawiam tam bardzo ważny laptop służbowy, także proszę to pendolino zawrócić. Mówię, jak kurwa, na rondzie w Radomiu? Co ja mam z nim zrobić? Ona mi pokazuje na kompa: tam masz pan system? Proszę go, ja mam tam kurwa pasjansa. Oglądam sobie Jasia Fasolę. Mówię, dobra, no co chwileczkę tylko poprzekładam rozjazdy. Układam se pasjansa. No i gotowe, będzie czekał za kwadrans na 5. peronie. Będzie pani szła, to proszę zabrać mugola ze sobą. Tamta: to nie działa. I wiecie, te mi 2 odwalają, a widzę, że Jadzia wyciąga taki kefirek robcio, kurwa robiko, ten taki biały z zieloną nakrętką, nie? Wyciąga sobie ten kefirek i pije go tak. Wie pani Jadziu, taki mocny ten kefirek? Pokażę go pani, nie? Wącham. No wódo jebie strasznie. Mówię do niej: pani Jadziu, serio? W pracy? Dolała pani sobie wody do kefirku? No, panie Potryku, coż pan? Przecież pan mnie znasz, tam nie ma ani deka kefiru, co pan? Cudowna robota. Ale robiłem też biedrze. Robił ktoś biedrze? Brawka. Dlatego z tyłu siedzi, kurwa. Najtańsze bilety. Nie, to była przejebana robota.
kilkanaście minut przerwy na tyle godzin pracy, to był zawsze to wybór taki albo kanapka, albo szlug, nie? Ja myślałem, że szukam system i nosiłem na szluga kabanosa. Tylko raz mi się pojebało, gryzę szluga, ciągnę kabanosa. Mówię, kurwa, zgasł mi, czy jak? Ja wtedy studiowałem kulturoznawstwo, bo ja studiowałem kulturoznawstwo 6 lat. Ciężko potem znaleźć robotę, zwłaszcza, że nieukończone, to przejebane. Ale jedyny plus tych studiów był taki, że mieliśmy języki, mieliśmy tam rosyjski, niemiecki, angielski. Ja sobie w Biedrze ćwiczyłem na kasie, bo było sporo obcokrajowców. I wracam raz z tego szluga. Ja w ogóle, jak tak ostatnio sobie pomyślałem, to jestem chyba jedyną osobą w Polsce, którą wyjebali z Biedry dyscyplinarnie, bo spaliłem w piecu te wszystkie rogale. Tam musisz siedzieć na kasie i jednocześnie ogarniać piec. Mnie to przerosło w ogóle. I wracam sobie z tego szluga, siadam na tej kasie i miałem tak, jak z dowcipu, kurwa. Anglik, Niemiec, Rusek przychodzą, co nie? Ja ich tam obsługuję elegancko, tam hello, tam Schuldigung, Zdravstvujcie. I widzę, że patrzy na mnie kierowniczka moja, kopara jej opadła i mówi, Patryk, co ty tu jeszcze robisz? Mówię, serio? Uważa pani, że się tu marnuje? No, co kurwa? Co ty tu jeszcze robisz? Rogale ci się palą! To mi się w ogóle ostatnio przypomniało, że tam robiłem, bo byliśmy z moją w Biedronce i widzieliśmy, kasjerka miała taki piękny tatuaż, taki bardzo realistyczny kawałek pizzy na ramieniu. Piękny tatuaż. Nie to, że symbol taki, kurwa, trójkąt z kropkami, tylko piękny, taki realistyczny. I mówię do swojej, ty może byś sobie zrobiła taki tatuaż? No tak, żebyś mi po pijaku rękę upierdolił, pewnie.